basta fanargli la Europa. Tylko trafi to, żeby ktoś kupił. Kwestia ożywienia. Przyszłość w Szczecinku. Płyta powinna zawierać wykonywane przez was utwory o tematyce patriotycznej i religijnej. Którą znajdziecie na portalu radiomaria.pl. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa wybierze po 5 zespołów z każdej kategorii wiekowej. Oto tutaj trzecie schodzi. Oto tutaj trzecie schodzi. Bądźmy bardzo młodzi. Tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie. Kulopatrzyjna. Dla ciebie. Dla ciebie, żebyśmy wszystkie w niebie. Zgłoszenia przysyłajcie na adres Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek. O Helwira, głupia baba. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedź Grzegorz Woś. Głupia baba. Elektronicznej o. grzegorz.wos@radiomaria.pl. Festiwal ten jest organizowany ze środków, które wczoraj sądy się odbyły. Wczoraj sądy, proszę państwa, wszystkie grzechy właścicieli, pseudowłaścicieli mieszkań, jak ludzie mordowali. Proszę państwa, o co chodzi? Maria. Ale jeszcze jedno, proszę państwa, oczywiście drugi. Przecież takich powinni od razu aresztować. Drugi
wszystkie dwa noście mieszkań im zabrać. Każdy zespół ma wykonać dwa utwory o tematyce Alleluja. I o naszej ojczyźnie patriotycznej. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, tematyka festiwalu jest związana z niepodległości Polski. Proszę Państwa, proszę Państwa, tak jak już ja powiedziałem, tak jak już ja powiedziałem, Sanktuarium z dopiskiem festiwal. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca, sobota bieżącego roku. Adres sanktuarium to ulica Starotoruńska 3, 87100 Toruń lub e-mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Jury wybierze spośród zgłoszonych zespołów 20 najlepszych, które zostaną zaproszone na koncert finałowy do Torunia na 19 maja 2018 roku. Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem Sanktuarium 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Przypominam jeszcze raz, dwa festiwale seniorów 19 maja i 2 czerwca dziecięco-młodzieżowy. Śpiew, tańce też mogą być. Wszystko, co niesie kulturę polską i kulturę katolicką. Wskazujemy na ryzyka związane narkotyków zabezpieczyli policjanci z Pomorza, w tym m.in. marihuanę, haszysz i kokainę. W tej sprawie zatrzymano 2 osoby, które jeszcze dziś zostaną przesłuchane. Solarium już tylko od lat 18. Nowe prawo właśnie weszło w życie. Według niego osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać ze sztucznego opalania. Co więcej, właściciele takich miejsc muszą zamieścić tablicę, która poinformuje klientów o szkodliwości promieni UV. Więcej o tym Agata Sulińska. Wystarczy korzystać z solarium raz w miesiącu, a to już zwiększa ryzyko pojawienia się czerniaka o 50%. I jeszcze gorzej, kiedy opalają się osoby poniżej 35 roku życia, bo to ryzyko wynosi aż 75%. Chcemy chronić dzieci przed powikłaniami skórnymi. No, młodzi ludzie niekoniecznie muszą w ten sposób poprawiać swoją urodę, ryzykując zdrowiem. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, a w Polsce w ostatnim czasie zachorowań na czerniaka jest coraz więcej. Każdego roku to aż 3,5 tysiąca osób. Jak jest można wykryty? Jest największym zabójcą wśród nowotworów skóry. Wyjaśnił profesor Piotr Rutkowski, centrum onkologii w Warszawie. Adres a za nieprzestrzeganie nowego prawa właścicielom solariów grozi grzywna od 1000 nawet do 50 tysięcy złotych. Gwiazdy e-sportu, popularni youtuberzy, a także miłośnicy gier Counter-Strike Global Offensive i FIFA 2018 opanują w ten weekend Poznań. Właśnie wtedy odbędzie się turniej Malta eSport Masters. Można przyjść, zagrać, ale też i pokibicować, mówi Filip Piętka w Galerii Malta. To jest tak samo emocjonujące jak rozgrywki piłkarskie, jak Olimpiada Zimowa. To są te same przestań, przestań. Nawet jeżeli do końca się tego nie zna. Górna babo, co ty sowa? Czuję się sympatię, tak górna babo. Turniej rusza w najbliższy weekend w Galerii Malta. Słonko świeci. To szansa na pierwszy kontakt ze zwierzakiem i szybszą adopcję. W jednym z pawilonów przy Grójeckiej 79 będzie działać Ochota na kota, czyli filia chroniczka szansa, szansa na szympansa. Mówi dyrektor placówki Henryk Strzelczyk.
będzie urządzone jakby lokum dla kotów, które będzie z jednej strony pokazywało, dla kotu, w naszym domu, to jest szczęście. Dla kotu, to jest wielkie szczęście. Słonko świeci dla wszystkich. Proszę jeść jedzonko z miski. Proszę jeść, nie narzekać. Może jutro będziemy szczekać. A dzisiaj będziemy beczyć. Pomoc na pewno będzie służyła mieszkańcom Warszawy. Pawilon Ochota na Kota ma zacząć działać do końca maja. Ponad 150 miejsc parkingowych i stojaki dla rowerów. W poniedziałek kierowcy będą mogli skorzystać z nowego parkingu Parkuj i Jedź Metro Młociny 3. W obiekcie znalazły się m.in. dwa miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych, będzie można. Które można ładować za darmo. Na parkingu jest też ładowarka dla rowerów elektrycznych. To 15 tego typu obiekt w Metro Młociny. Zgadza 4 minuty po godzinie 14. Kolejna po południu. 4 minuty po 14. Rozpoczniemy od przepięknej piosenki Urszuli. Na sen. Na sen. Pieprzaj, dziadówko. Ona nie ma głosu, ta Urszula. Nie wiem, po co ona śpiewa. Już Sipińska miała piękny głos. Ta nie wyciąga. Nie ma siły. Teraz chyba już ona w ogóle nie śpiewa. Co oni się przyczepili do jakiejś Urszuli, która nie ma głosu? No to po prostu, jak to się mówi, słoń nastąpił na ucho. No czyli ona nie fałszuje, nie mówi, że ona fałszuje. Tylko po prostu ona nie ma głosu. I Rolakom, i ludziom na zewnątrz naszego narodu, ale żeby się zawsze... Proszę więcej powagi. Mają temu służyć przede wszystkim programy edukacyjne, kampanie informacyjne i zmiany w prawie. Udział w narodowym programie zapowiada także Kościół. W tym przypadku jego rola jest nie do przecenienia, uważa ksiądz Marek Dziewiecki. Tutaj Kościoła nikt nie zastąpi, dlatego że ani władza państwowa, ani samorządy nie mogą nakazać dobra. Mogą zakazywać zło, mogą ograniczać sprzedaż alkoholu czy narkotyków, mogą ograniczać wiek dostępności, mogą zakazywać... On mówi, że Kościoła to nikt nie jest w stanie zastąpić. Nakazywać dobra, nie mogą nikomu nakazać kochaj samego siebie, kochaj twoich bliskich, a Kościół ma taką możliwość, przyprowadzając do Boga. Twórcy Narodowego Programu Trzeźwości podkreślają, że jest on zaplanowany on na mówi, co najmniej jedno pokolenie. On mówi, że Kościół do Boga przyprowadza. No ale kto to jest tym Bogiem? Bo Jezus powiedział o Bogu faryzeuszy, że waszym ojcem jest diabeł. Z pogodzenia tylko na krańcach zachodnich. Na termometrach od 0 stopni na Suwalszczyźnie. O Jezu, trzeba w centrum do 6 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 14.06. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w piątek. Dziś 16 dzień lutego. Jakub Kukla, dzień dobry. Zapraszam jeszcze do godziny 16. A my oczywiście dziś będziemy rozmawiać o relacjach polsko-niemieckich. Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki gości w Berlinie. Przed kilkoma minutami dosłownie zakończyła się wspólna konferencja premiera Morawieckiego i kanclerz Angeli Merkel w urzędzie kanclerskim w Berlinie. Ten wątek będzie się pojawiał dzisiaj na naszej antenie. Porozmawiamy także o obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę. To już za minut kilka, a na początek Rada Dialogu Społecznego. Temat dnia. Rada Dialogu Społecznego, która dziś obraduje na posiedzeniu plenarnym. Łączymy się z Anną Grabowską, ekspertką Rady Dialogu Społecznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Najważniejsze tematy dzisiejszego posiedzenia plenarnego to? No przede wszystkim kształcenie zawodowe, to jest temat główny. Raz, dwa. Tutaj hasła. Raz, dwa, trzy. Takiego najlepszego ciebie, wielka życzę. Nie poddawaj się. Ciepła herbata, kawy tam nie pij, bo przecież leżysz. Herbata ciepła, tak duża witamin, duża tam, wiesz, maść końską, może na korzonki, no smaruj się, a to tam. I na pewno wyzdrowiesz, coś od bólu jakieś, polofiryny, czy coś mówią, że to też chemia, no ale musisz, kochana, się rozgrzać czymś, aby się rozgrzać. Wszystkiego najlepszego.
No, no, może dobrze wyjdziemy jakoś tego. Może chcesz kupić garnek i mamy całe pudło garnków. Może chcesz kupić materac, taniej sprzedamy taki materac z firmy Kasada, który masuje i ci rzepkę w kolanie daje, rzepkę w kościach. Lecz materac, noże do kupienia też za grosze możemy oddać, żeby, no, może ktoś te garnki chociaż, wiesz, garnki, materac, noże i koc ze srebra, no, na razie tyle, może ktoś, jak pomyślisz, pozytywne myśli mieć, trzeba, no, wtedy wyzdrowiejesz. No, teraz dużo ludzi choruje, u nas kierownik budowy, to ze 3 tygodnie go tutaj nie ma, no, także wszyscy są chorzy i nie wiadomo na co, albo może udają, że są chorzy, no, ja nie wiem. Może to tak chwycić, rzeczywiście, no, żebym ja była chora, to ja nie wiem, co ja bym tutaj, ja po prostu wczoraj też przyleciałam tu wcześniej i na koloryferze usiadłam korzonki leczyć, wiesz, nawet tam nie biegałam już u siebie po Pradze, tylko tutaj, żeby się wyleczyć. Pa, wszystko хорошо, może mali. Sibirska Wadarowia, Kawkaska Wadal Galicja. Oglądajmy. Blue Art 2000, Elhof Art 2000, Witeklandia youtube.com, El Mercedes youtube.com, Wiesiolandia Plus youtube.com, Ela Knor youtube.com. No co jeszcze chcesz? Wszystko jest. Zapraszam serdecznie do YouTube, jak już jesteś przy tym komputerze. Pozdrawiajmy. El Mercedes, Facebook, El Mercedes Daily Motion, El Mercedes Google Plus, El Mercedes YouTube. Serdecznie zapraszam. W trakcie dyskusji wcześniej, jeszcze na etapie projektowania tej reformy, że nie będzie komu uczyć, a tam potrzeba fachowców, więc jeżeli wynagrodzenia zostaną uwolnione, no to jest na to większa szansa, nie tylko na emerytów, jak mówiono, ale również na przykład na inżynierów czynnych, tak, którzy będą mogli lepiej nauczyć. Mówiono również, co jest bardzo ważne, o zróżnicowaniu subwencji, które mają być uzależnione w poszczególnych powiatach, w poszczególnych w ogóle regionach od tego, jakie jest zapotrzebowanie, na jakie... kosztochłonne, drugie mniej. No i to trzeba zróżnicować. Na to bardzo, bardzo zwracano uwagę. To jest ten element dotyczący kształcenia zawodowego. Był też drugi. Właściwie jeszcze trwa, bo jeszcze trwa rada. Dopiero będzie za chwilę, dosłownie takie 20 minut briefing pani minister Marzeny Machałek, wiceminister edukacji i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej na ten temat. Ale jest jeszcze też drugi wątek, który został poruszony przez partnerów, a mianowicie zdrowie. No zdrowie to jest temat, o którym teraz właśnie... Jeżeli Wiwus mówi, że adres e-mailowy jest niepoprawny, to już Wiwus w ogóle jest do dupy, jest oszustwem. No przecież jak się tylko jeden wpisywało adres e-mailowy, ale żeby to były dwie rzeczy, adres czy hasło, to wtedy jeszcze jest jakieś usprawiedliwienie, ale jak oni mówią tylko o adresie i że adres jest niepoprawny, no to bez sensu. Jak mówimy to lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ale żeby również obejmowało szerzej pracowników, którzy opiekują się pacjentem. O tym jeszcze na razie rozmawiać nie chciałam, mówił na razie o tych rozwiązaniach lekarzy, mówił, że już większość lekarzy, którzy wypowiedzieli klauzulę opt-out, jednak jak wynika z jego informacji, wróciło do pracy, w tym, no, w tej liczbie godzin ponad 48 tygodniowo, choć oczywiście jest to założenie przejściowe, podkreślał i to też spotkał się i spotyka się ten też z niepoprawny, tamten niepoprawny. O wsparciu dla pielęgniarek i dla lekarzy, czyli o sekretarkach medycznych, tak? Asystentkach medycznych, to już obojętnie jak to się nazywa, ale chodziło tutaj o odciążenie tak naprawdę lekarzy od tych kosztów, od tych prac administracyjnych, tak żeby oni więcej czasu mogli poświęcić pacjentom. To jest też taki, był też punkt właściwie w tych wszystkich teraz protestach lekarzy, że za dużo jest tego wszystkiego na rzecz papierologii, mówiąc wprost, a za mało na rzecz pacjenta. Więc no, to są główne tematy, które dzisiaj były przede wszystkim omawiane. A zatem przyszłość szkolnictwa zawodowego i kwestie związane z ochroną zdrowia. To na zakończenie jeszcze jedno pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Chodzi o listę obecności. Czy pojawili się nowi członkowie Rady, bo w związku ze zmianami w rządzie zmienił się także skład Rady Dialogu Społecznego? Tak, no minister Szumowski tutaj wspomniany przeze mnie oczywiście też był. Też jest wiceminister finansów. Nie ma pani minister finansów, która pani Teresy Czerwińskiej, która no, ma inne zajęcia dzisiaj, ale pan wiceminister jest, więc to też nie. Jest minister Brudziński. Więc tak, większość tych
osób się pojawiła, tak jak mówił pan minister Szumowski, pewnie wyraził zdania też innych, że są jakby zaszczycenie tym, że mogą brać udział w pracach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już później w praktyce, bo na pewno nie są to prace łatwe, to są jednak dyskusje wymagające sporego zaangażowania i tak jak mówię, niełatwe. Dzisiaj też już parę zdań takich padło, które na pewno dają do zastanowienia. Anna Grabowska, ekspert Rady Dialogu Społecznego, bardzo dziękuję. Dziękuję. Trwa jeszcze posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w nowym składzie, bo w lutym prezydent Andrzej Duda powołał w związku ze zmianami w składzie Rady Ministrów 5 nowych przedstawicieli rządu do Rady Dialogu Społecznego. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, 13 minut po godzinie 14, my zmieniamy temat. Przenosimy się na Litwę, gdzie trwają obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i wielu innych przywódców państw oraz m.in. przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Wilnie Kamilem Zalewskim. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie, dzień dobry. Jaki przebieg mają dzisiejsze obchody? W zasadzie chyba powinienem powiedzieć tak jak się dla Badiana, czyli dzień dobry w języku litewskim. Te obchody są oczywiście huczne, są bardzo kolorowe, bo flaga Litwy jest niezwykle kolorowa. Znajdują się na niej trzy barwy, żółty, zielony, a także czerwony, co ma swoją symbolikę. Żółty to słońce świecące nad polami i lasami, to ten zielony kolor, a czerwony to symbol krwi przelanej za te właśnie ziemię, te zielone ziemie. I tę flagę można zobaczyć tutaj praktycznie wszędzie. Co ciekawe, całkiem niedaleko Pałacu Prezydenckiego, w którym dzisiaj te obchody się rozpoczęły, ta ceremonia uroczystych obchodów stulecia odbudowy państwa litewskiego, znajduje się takie skrzyżowanie. No, skrzyżowanie jak skrzyżowanie, ale od zeszłego roku światła na tym skrzyżowaniu, sygnalizacja świetlna zamienia się właśnie w barwy tej flagi narodowej Litwy, czyli żółty, zielony, czerwony. Przypominam, na samej górze jest żółty, dalej zielony, następnie czerwony. Litwa świętuje stulecie odbudowy państwa, bo tak to się nazywa. Można powiedzieć stulecie niepodległości, rok 1918, 16 lutego. To właśnie tego dnia w budynku przy dzisiejszej ulicy Zamkowej w Wilnie podpisano akt niepodległości. Tutaj ciekawostka, chociaż pewnie ci wszyscy, którzy interesują się historią, doskonale o tym wiedzą, ale na akcie niepodległości znajduje się podpis również Polaka, brata prezydenta Gabriela Narutowicza, Stanisława Narutowicza. Jest to podpis w języku polskim. Ten akt niepodległości można oglądać właśnie na ulicy Zamkowej w byłym domu sygnatariuszów, bo budynek, w którym podpisano akt niepodległości 100 lat temu przy ulicy Zamkowej, To po prostu zwyczajny budynek. Na górze tego budynku oczywiście znajduje się kopia tego aktu. W zasadzie nawet nie kopia, oryginał, który znaleziono w zeszłym roku, dopiero w zeszłym roku w archiwach niemieckich, co było też dosyć ważnym wydarzeniem w skali Litwy. Pod koniec ubiegłego roku zaprezentowano ten właśnie dokument wypożyczony przez państwo niemieckie właśnie dla Litwy na okres 5 lat. O tej fladze wspomniałem i o barwach flagi, a chciałbym jeszcze powiedzieć, że poza tym, że te barwy goszczą tutaj praktycznie na każdym miejscu, podświetlone są ulice w barwach flagi litewskiej, kolorowe girlandy w barwach flagi litewskiej znajdują się na Alei Gedmina, to jest jedna z najdłuższych ulic w okolicach Starego Miasta, to jeszcze ogromna flaga wielkości boiska koszykarskiego. Jak dobrze wszyscy zdajemy sobie sprawę, na Litwie koszykówka to drugi sport, to druga religia. To warto właśnie podkreślić to, co media litewskie również podkreślały. Ta flaga litewska jest wielkości boiska koszykarskiego. Dodam, że wcześniej mówiłem o tym domu sygnatariuszy. Dzisiaj idąc tutaj do Pałacu Prezydenckiego na te uroczystości, mijałem bardzo kolorowe, można powiedzieć wielobarwny nawet, ale za chwilę wyjaśnię dlaczego, pochód młodzieży. Pochód młodzieży zorganizowany właśnie z okazji 16 lutego i co ciekawe, to co chyba najbardziej zaintrygowałoby Polaka, który przyjechałby na te uroczystości tutaj właśnie do Wilna dzisiaj, to dosyć spora ilość flag polskich jednak w tym pochodzie. Oczywiście proszę pamiętać, że na Litwie mieszka duża społeczność polska. Szacuje się, że w skali kraju, który liczy niecałe 3 miliony, jest to około 6%, a w skali Wilna nawet 18%.
to chyba dziwić nie może to, że i Polacy chcieli podkreślić tutaj swój udział, między innymi idąc w tym pochodzie. Spotkałem tam między innymi Waldemara Szełkowskiego, to jest historyk z jednej ze szkół wileńskich, polskich szkół zresztą, ze szkoły Józefa Ignacego Kraszewskiego, który powiedział mi, że to obowiązek, żeby oczywiście brać udział w tym pochodzie, były historyczne flagi Litwy. Historyczna flaga Litwy to też kolory biały i czerwony między innymi, a herb Litwy to pogoń, czyli jeździec na koniu. Pochód młodzieży rozpoczął się przy Wileńskiej Katedrze, czyli niedaleko Pałacu Prezydenckiego, a jego metą był cmentarz na Rossie. No dobrze, przed południem do Pałacu Prezydenckiego, czyli w trakcie, kiedy trwał ten pochód tak naprawdę, przyjechali prezydenci Polski, Niemiec, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Gruzji i Islandii. Przyjechała też następczyni szwedzkiego tronu, księżna Wiktoria. Do Wilna przyjechali też szefowie unijnych instytucji, Jean-Claude Juncker i wspomniany przez ciebie Donald Tusk. Obchody setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego rozpoczęły się w samo południe czasu litewskiego, czyli o godzinie 11 czasu polskiego. Na wileńskim placu Simonasa Daukantasa, czyli tutaj przed Pałacem Prezydenckim, odbyła się ceremonia podniesienia flag narodowych trzech państw bałtyckich. To też taka swoista tradycja, że tutaj na Litwie podnosi się flagi trzech krajów bałtyckich, nie tylko Litwy, na Łotwie podobnie i w Estonii, z tego co mi wiadomo, też robi się coś podobnego. Symbolika dotyczy przede wszystkim tak zwanego łańcucha krajów bałtyckich z końca lat 80. i tego, że te trzy kraje trzymają się razem i podkreślają w ten sposób swoją właśnie solidarność. Prezydent w swoim przemówieniu mówiła o duchu i sile narodu, a także o tym, że duch narodu nie może być ograniczony przez żadne zewnętrzne żądania. Oczekiwanie możemy podzielić na takie dwie części. Pierwsze oczekiwanie, jakie mają Polacy tu, polska mniejszość, i tutaj no, trzeba wymienić kilka tych spraw, gdzie ja uważam, że nastąpi, no jeżeli nie rozwiązanie, to przynajmniej tąpnięcie kilka kroków do przodu. Pierwsza sprawa to są nazwiska, które strona polska zawsze składała deklarację, że to są sprawy do załatwienia. Uważam, że nam się to należy, że dla nas to jest bardzo ważne. Ja chyba przez 20 lat podpis swój składam cały czas drukowanymi polskimi literami. Wszystkim urzędnikom, którzy tam przez pierwsze lata mówili, co to takiego, jaki to podpis, tłumaczę, że to jest moje nazwisko rodowe i tak to ma być w paszporcie podpisane. I dopóki nie będzie, będę miał na znak protestu przeciwko waszej takiej nierozsądnej polityce taki swój podpis. No i oni to zaakceptowali. Ja uważałem, że to jest dobre rozwiązanie, mogli temu posłużyć się inni, ale to jest sprawa jakby osobista. Druga sprawa to jest pisownia naszych nazw, ulic i miejscowości, więc to jest tak zwane dwujęzyczne nazewnictwo. Więc na moim domu wisi tablica, gdzie jest napisane Synuju Gudelu i dalej niżej Starogudelska 38. I to już wisi rok i w zasadzie no, większość z naszych mieszkańców tej wsi, gdzie mieszkam, to jest tak wpisane, te ulice. Tylko że z początku tej ulicy jest tablica, gdzie napisane jest po litewsku Synuju Gudelu, Gatwie i tak samo na końcu. I to jest, ja uważam, takie no spartaczenie tej dobrej idei, która Rada Europy proponowała, że trzeba tworzyć wspólnotę, że to jest w takich miejscowościach na jednym kawałku blachy czy tam metalu, żeby to byłoby napisane w tym języku państwowym i w tym języku tej mniejszości, która to zamieszkuje, to wtedy tworzy się ta wspólnota. A u nas jedna ulica na początku czy na końcu, inne na tych domach prywatnych. No i to jest ten rozgardiasz, to jest takie porwanie tej spójności, wniesienie podziałów. Te dwie sprawy mogłyby rozwiązać jedna ustawa o mniejszościach narodowych. Tam do niej mogłyby inne sprawy jeszcze dołączone być, ale to mi się zdaje, to dla państwa litewskiego, to przecież no, zainteresowani politycy muszą być tworzeniem takiej wspólnoty i tworzeniem obywatelskiego państwa. Kolejna sprawa to jest oświata. Tutaj chcę powiedzieć o tej kwestii tych egzaminów z języka państwowego, który został narzucony, a ponieważ jestem prodziekanem i już 10 lat obserwuję tych studentów, to rzeczywiście ci studenci, którzy, czy maturzyści klas tutaj polskojęzycznych szkół czy gimnazjów, no oni zostali pokrzywdzeni. Tutaj przez ostatnie te lata, kiedy narzucony został ten taki model jedynego państwowego egzaminu i chociaż ci ludzie uczyli się znacznie mniej, to warunki postawiono, wymagania takie same jak dla tych, którzy uczyli się przez 12 lat tego litewskiego. No, strona litewska tutaj wniosła krzywdę i ci ludzie zostali pozbawieni
utrzymania tych koszyków strzępa. I to już jest ma wymiar nie tylko jakby takiego no, moralnego, ale i materialnego. Jakiś głupoty na razie. Płaszczyzna materialna, dlatego że te studia są drogie. A tak, jeżeli oni złożą dobrze egzaminy, te maturalne, to wtedy mogą tak, to państwo litewskie będzie płacić za te studia. Więc tutaj jest rzeczywista krzywda i to trzeba naprawić. I tutaj też uważam, że będzie mógł, no przynajmniej te trzy kwestie, żeby tutaj posunąć do przodu. I ja uważam, że ta ustawa o mniejszościach narodowych mogłaby te kwestie ująć, prawda? Chcielibyśmy, żeby byłaby ta telewizja polska, nie ukrywam ci. Dobra. Ja zawsze jego słucham. Natomiast no, telewizja polska jest potrzebna. No ona by tutaj przeciwstawiłaby się tej takiej prorosyjskiej propagandzie. Zaraz do ciebie zadzwonię. Litewscy politycy to mówią, tylko że to się wlecze. A ja zaraz zobaczę, bo nawet nie wiem. Z roku na rok. I w zasadzie my tutaj nic takiego... Nie ma, no to jak 20 ta 20. Że ona się pojawi. Tylko że my musimy zrozumieć też, jako Polacy tutaj na Litwie, musimy zrozumieć też, że, no, że my nie możemy tam też non-stop krytykować władze Litwy, mówić, że wy niedobrze jesteście, że wy nas tam oszukujecie i tak dalej w ten sposób. No my musimy tutaj znaleźć pewien dialog. Szczególnie to idzie mowa o tych, którzy są w parlamencie, czy w różnych ministerstwach pracują. No oni już pospieprzali z tej pracy, ale dłużej jeszcze wróci tam z tych tynkarzy, bo oni mieli do czwartej, tam pozostawiane, tam rozgrzewa coś, ale oni jednak będą długo też pracować, także dużo wyszło, ale trochę zostało. Będziemy tu kontrolować zaraz. Czy języku litewskiemu, że tam nazwiska będą po polsku wpisane. Nie, po prostu wiesz, jest taka sprawa, że Bator to w ogóle bardzo grzecznie, kulturalnie, ale powiedział, to jest sprawa patronus i to wy będziecie robić całe to wszystko i tego. No. Niektóre kwestie nam się udało rozwiązać, ponieważ już jestem prodziekanem i byłem dziekanem przez 9 lat, więc to też... A nie było, dzwoniliśmy na komórkach, także wiesz... Udaje się rozwiązać, udaje się dogadać. No, że tam niepotrzebnie do tego Batora się tam dzwoniło i tego, ja mówię, dobrze, już jest po wszystkim wilk syty, owca cała i nie ma dzisiaj, na pewno nie będą robić, będą pewnie od poniedziałku robić, chyba żeby w niedzielę przyszli. Był taki okres czasu, kiedy władze Litwy tym się bardzo chwaliły. Te kwestie można rozwiązać. Teraz byłem na spotkaniu grupy kombatantów Armii Krajowej, który tutaj jest zalegalizowany. W 2004 on został zalegalizowany. Dobrze. To była bardzo drażliwa. Próbował ten klub, ja tam w nim również... Ja zaraz do ciebie zadzwonię, jak nie działa, to do niego dzwonię. Żeby zarejestrować, jak to przecież... No, na razie. No, 15 lat, 13 prób. Tak, zanim to się udało przekonać te władze, a dzisiaj przez kolana mogą chodzić biało-czerwonych opaskach. Ojejku, a żona niego wezprze, nie da rady z tej apteki leków trochę widać. Tak? Przyjeżdżają tutaj na tę uroczystość. Naturalnie bardzo ważne jest... A to trzeba chodzić na wschodni może. Chociaż tam utrzymywałyby dobre wykształcenie. No ja też nie wiem, ale raz mi tu się jedną żebraczkę na wschodni, bo chodziło za nią z kamerą. No, dobra. Na razie, Rysiu, na razie. Tak? Zaraz zadzwonię i da się wniosku, na sprawdzę. Jako polska mniejszość. Natomiast powiem w ten sposób, że jako obywatel państwa litewskiego, no bo mamy obywatelstwo, chcielibyśmy, żeby te relacje między Litwą i Polską byłyby jak najlepsze, a one dzisiaj takie nie są. Ja oczekuję, że te relacje się poprawią po wizycie pana prezydenta właśnie na szczeblu między tymi państwami. Więc no i jakie tu są jakby takie oczekiwania moje? No, że siądą oni i się dogadają w wielu takich kwestiach. Ja to widzę jakby generalnie te trzy kwestie takie. Pierwsze to jest, no jesteśmy w NATO i te kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne. Ja uważam, że odbyła się ta współpraca, ale no, to jest niesłychanie ważna kwestia i tam musi być idealna współpraca. Dokładnie, to był Jarosław Wołkonowski, prodziekan filii Uniwersytetu w Białymstoku i to było takie nawiązanie do tego, czego oczekują tutaj Polacy, nie tylko biorą udział w różnego rodzaju pochodach, ale również mają wyraźne oczekiwania dotyczące oczywiście polityki państwa litewskiego względem mniejszości polskiej. Przypomnijmy, Litwini świętują obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W Wilnie dziś sporo także biało-czerwonych flag, o czym informował z Pałacu Prezydenckiego w Wilnie korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 za 2 minuty informacje dnia. Reklam.
reklama. Teraz w Kauflandzie tydzień z przysmakami Azji. Na przykład mleko kokosowe 400 ml 2,59. Tylko 2,59. Skorzystaj z okazji. A dzień dobry, pani Zabiaszuska, jeszcze i kaleta mnie tu molestuje. Czy pan doładowywał ten telefon? Ale chyba nie, bo do niego mi się dzwoniło, to nie działa. Dopiero w poniedziałek, tak? No dobrze. No dobrze, dobrze, okej, okay, no nie ma sprawy, bo tu kaleta mówi też, że głodny jest, że chodzi po centralnym i że go jest głodny. No, że o te pieniądze się pytaj w ogóle. Atakują nas! No. To więc ja mu mówię, jak 20 to 20, no i on to zrozumiał, ale... Bilety na stronie sklepopolskieradio.pl. Właśnie, właśnie. No ale ten Kaleta, to już on pracuje i nie tu, i nie pierwszy raz, i ma już prawie 100 lat, to chyba ma tam... No ale ma tam zapasy chyba jakieś. Ale właśnie... Mają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie. Dobra, niech wyciągnie tak te. Dobra, okej. Okay. Na miłego dnia. Dobra. Aflofarm. Z dekretu Napoleona codziennie. Dobra, a na razie. W niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro pistacje 39% taniej, 2,99 za 100 gramów. A fotel Louis różne kolory 33% taniej, 599 zł za sztukę. Wiesz, jak często łączy się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin, natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Po reklamie. Polskie Radio 24, jest 14.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Berlinie z kanclerz Niemiec m.in. o polityce migracyjnej, sytuacji naszej Polonii i rurociągu Nord Stream 2. W sprawie Nord Stream 2 polskie i niemieckie stanowiska są rozbieżne, mówił premier. Nie zgadzam się tutaj z takim podejściem, że to jest dywersyfikacja, bo to jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. No a wskazujemy na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu. W tym temacie ważne było to, co pani kanclerz powiedziała, że nie było. Wyobraża sobie, żeby ten gaz w ogóle nie przestał płynąć przez Ukrainę, że dalej ten tranzyt musi być również wykorzystywany. Szef rządu zaprosił Angelę Merkel na obchody stulecia niepodległości Polski. Rozmawiał z nią też o polityce obronnej, Brexicie i kwestiach historycznych, w tym o Holokauście. Kanclerz podkreśliła, że to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za tamte wydarzenia. Platforma Obywatelska i Nowoczesna przedstawiły w Sejmie wspólny manifest samorządowy Bliżej Ludzi. Według obu ugrupowań obywatele, którzy tworzą wspólnoty samorządowe, powinni decydować w większej liczbie spraw niż obecnie i powinni mieć na te cele znacznie więcej pieniędzy. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka uważa, że wybory samorządowe w 2018 roku będą jednymi z najważniejszych w historii wolnej Polski, ponieważ będziemy wybierać pomiędzy Polską samorządową i obywatelską, a Polską scentralizowaną. Przygotowaliśmy manifest programowy, minimum programowe Bliżej Ludzi dotyczące wyborów samorządowych. To są postulaty, z którymi Nowoczesna powstawała, to są postulaty, które postuluje od dawna Platforma. Mamy podobną filozofię myślenia o samorządzie. To porozumienie programowe otwiera nam drogę do porozumienia politycznego, które najprawdopodobniej zawrzemy na wybory samorządowe sejmikowe. Poseł PO Jacek Protas wyjaśnia, że hasło Bliżej Ludzi, czyli decentralizacja państwa, oznacza nie tylko likwidację urzędów wojewódzkich i przekazanie władzy samorządom regionalnym, powiatowym i miejskim, ale także wzmocnienie rad dzielnic, osiedli i sołectw. Bliżej ludzi to również przekazywanie części zadań, które dzisiaj realizują samorządy, organizacjom pozarządowym. Bliżej ludzi to także decentralizacja finansów. Chcemy, ażeby dochody z PIT-u i CIT-u zostawały tam, gdzie są wypracowywane, a więc na poziomie samorządów terytorialnych. Będziemy odchodzić od systemu dotacyjno-subwencyjnego na rzecz budowania stabilnych dochodów własnych.
26 stycznia szefowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej utworzyli koalicję, by razem wystartować w wyborach samorządowych. Jak mówili, porozumienie ma objąć wybory do sejmików wojewódzkich. Do połowy lutego partie miały przygotować formułę organizacyjną współpracy. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Solarium tylko dla dorosłych. Takie informacje pojawiły się w gabinetach w całej Polsce. To za sprawą nowej ustawy, która dziś weszła w życie. W jednym z olsztyńskich solariów była Aleksandra Skrago. Ze sztucznego opalania mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. To dobre prawo, uważa Patrycja Wiśniewska, która pracuje w jednym z olsztyńskich solariów. Zakaz ten nie był jeszcze wcześniej wprowadzony, to absolutnie, jeżeli widziałam, że osoba jest niepełnoletnia, także zabraniałam i nie wpuszczałam osób. Chodzi o śmiertelnie niebezpieczne choroby skóry. Są o wiele częstsze wśród osób korzystających z solarium, ostrzega chirurg onkologiczny Piotr Rutkowski. Dużo niestety moich pacjentów, którzy są poniżej 30 roku życia i zachorowali na czerniaka, prawie wszyscy mieli jakiś epizod solarium i mówią, że to było około 15-16 roku życia. Za złamanie zakazu właściciel solarium zapłaci karę w wysokości do 50 tysięcy złotych. Podobne zakazy obowiązują m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Narada unijnych ministrów na temat przepisów dotyczących dzieci trafiających do rodzin zastępczych za granicą zostanie przełożona i nie odbędzie się, jak początkowo planowano w marcu, powiedzieli Polskiemu Radiu unijni dyplomaci. Te sprawy od wielu miesięcy podnoszą władze w Warszawie. Przekonują, że przy przekazywaniu dziecka należy uwzględniać tożsamość językową i kulturową. Unijni dyplomaci mówią, że na razie trwają dyskusje techniczne dotyczące zmian w przepisach i nie są one tak zaawansowane, by możliwa była dyskusja na szczeblu ministerialnym już w marcu. W kwestii uregulowania sytuacji dzieci trafiających do rodzin zastępczych za granicą napisała wczoraj do Komisji Europejskiej i Bułgarii kierującej pracami Unii europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Podkreślała, że w krajach członkowskich dochodzi do wielu naruszeń praw dzieci, bo trafiają one do rodzin obcokrajowców o innej kulturze i wyznaniu. Podobnie mówiła także w niedawnej rozmowie z Polskim Radiem. Nie może być zgody na to, żeby fundować dzieciom traumę, szok, a więc tożsamość. Przy przekazywaniu dzieci powinna być zachowana. Kraje Grupy Wszechradzkiej zaproponowały poprawkę do Unii. Jaki szok! Ją poprzeć państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast wątpliwości zgłaszają m.in. Francja i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Wszystko. Jest 14.35. Polityka historyczna i priorytety rządu. Między innymi o tych kwestiach mówił w sygnałach Dnia Radiowej Jedynki premier Mateusz Morawiecki, z którym rozmawiała Katarzyna Głyska-Hejka. Panie premierze, to jest tak, że PiS szedł do wyborów z mocnym takim postulatem stworzenia polityki historycznej, takiego dynamicznego prowadzenia tej polityki historycznej. Ja mam takie wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości w pewnym sensie zostali trochę zaskoczeni tym, jak dużo w tej materii jest do zrobienia i jak wiele różnych naleciałości i różnych fałszerstw i manipulacji na temat Polski na świecie funkcjonuje, jak one są mocno zakorzenione. Proszę powiedzieć, czy w tej chwili opracowywany jest plan takiej właśnie dynamicznej, aktywnej polityki historycznej Polski, która no nie będzie polegała na takim przejściu od obchodów do obchodów i przypominaniu przy jakiejś tam okazji o naszej historii, ale będzie po prostu codzienną, mozolną pracą nad odbudowywaniem naszego wizerunku i odkłamaniem naszej historii. Tak musi być właśnie, codzienna, mozolna, żmudna praca nad odkłamaniem naszego wizerunku, bo Polska ma naprawdę jedną z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszą kartę historyczną na świecie. Nie waham się użyć takiego dużego określenia, takiego wszechogarniającego określenia. I tylko ogromne błędy polityki historycznej, tak naprawdę polityki antyhistorycznej albo antypolityki historycznej III Rzeczpospolitej doprowadziły do tego, że jesteśmy w takim stanie, że my musimy się tłumaczyć dzisiaj za zbrodnie popełnione przez prawdziwych sprawców II wojny światowej. To oczywiście jest świat na głowie i urąga to jakiemukolwiek rozumieniu poczucia sprawiedliwości, uczciwości, jak również pamięci ofiar. I my zdecydowanie będziemy to wszystko starali się nadrabiać, odpracowywać, poprawiać i prostować. No i znowu mogę powiedzieć tylko, że 70 kilka lat gigantycznych strat materialnych, ludzkich, moralnych na skutek działań takiego
totalitarnego systemu, jakim był komunizm, a później lata III Rzeczpospolitej, które pozostawiały bardzo wiele do życzenia, jeśli chodzi o politykę historyczną, powodują, że będziemy teraz mieli pełne ręce pracy, ale na pewno będziemy chcieli dotrzeć z naszym przekazem przede wszystkim do kultury masowej, do odbiorcy masowej kultury, nie tylko elitarnych, prawda, książek, badań i konferencji, ale mi najbardziej zależy na filmach, na opracowaniach, na komiksach, na serialach, które trafią, jak wcześniej, jak byłem prezesem Banku Zachodniego WBK, to sponsorowaliśmy Czas Honoru i to pierwszy serial, który, że tak powiem, przykrył czterech pancernych i psa, prawda, no to też o czymś mówi po 25 latach wolnej Polski i tego typu działania musimy wspierać. Czyli media społecznościowe, też rozumiem, gry komputerowe, jak które teraz też budują świadomość historyczną na świecie, wszystko tak to znajdzie się, będzie narzędziem do budowania naszej polityki historycznej. Jak najbardziej. Panie premierze, połowa tej kadencji to była przede wszystkim koncentracja na programie 500+ i to była koncentracja na ograniczeniu okradania budżetu państwa przez tych, którzy wyłudzali chociażby podatek VAT. A co w takim razie będzie priorytetem, co jest priorytetem na tą drugą część tej kadencji? Nie da się ukryć, że do prowadzenia polityki społecznej potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. I my te pieniądze zdobyliśmy w Ministerstwie Finansów właśnie eliminując, w dużym stopniu eliminując, bo jeszcze ta walka nie jest zakończona, mafie VAT-owskie, czy prowadząc działania w Krajowej Administracji Skarbowej, takie, które pozwoliły nam lepiej namierzać przestępców podatkowych. I tu zamknęliśmy już rok 2017, jeśli chodzi o podatki i rzeczywiście i Komisja Europejska i inne instytucje bardzo mocno chwalą nas za taki ogromny sukces. I mówię o tym dlatego, że to musi być kontynuowane. Tu nie możemy spocząć na laurach. Tu jest bardzo ważne, żebyśmy całą tą naszą walkę z przestępcami podatkowymi kontynuowali. A kolejnym obszarem, na którym się musimy skoncentrować, jest też walka o uczciwe płacenie podatków na arenie międzynarodowej. To dlatego właśnie podkreślam za każdym razem, jak jestem w Brukseli, konieczność walki z rajami podatkowymi, z różnego rodzaju schematami optymalizacyjnymi, poprzez które duże korporacje albo bogaci ludzie unikają płacenia podatków. To jest nieprawidłowość, to jest nienormalne i powinniśmy znowu postawić tutaj nasz polski świat na nogach, a nie na głowie. I to na pewno będziemy robić, bo polityka społeczna, którą chcemy kontynuować, to poprzez którą widać, że dla milionów, a może nawet dziesiątek milionów osób w Polsce odbudowaliśmy ich godność, szacunek wobec nich. Oni stali się pełnoprawnymi uczestnikami życia gospodarczego, społecznego. To, żeby kontynuować takie podejście, musimy być skuteczni gospodarczo i finansowo. A program Mieszkanie Plus? Oczywiście program Mieszkanie Plus jest kolejnym fundamentalnym filarem naszego programu Prawa i Sprawiedliwości. Mogę tylko powiedzieć, że wszystkie programy o charakterze przekazania komuś pieniędzy są relatywnie proste do wykonania. Natomiast programy o charakterze skonstruowania czegoś skomplikowanego, jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny, czy Mieszkanie Plus, czy wielkie inwestycje w drogi gminne, czy powiatowe, to jest już dużo bardziej kompleksowy program, za który się teraz zabraliśmy bardzo ostro i ja wierzę, że jeszcze w tej kadencji wyborcy dostrzegą pierwsze sukcesy w obszarze Mieszkania Plus, czyli taniego budownictwa mieszkaniowego, mieszkań dla rozwoju, mieszkań dla tych grup społecznych, które do tej pory nie było stać na mieszkanie. Z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiała Katarzyna Gujska-Hejk. A my pozostajemy przy tematach okołopolitycznych. Fundacja Warsaw Enterprise Institute uruchomiła specjalny serwis monitorujący obietnice wyborcze. Realizację tego, co podczas kampanii zapowiadali rządzący, można śledzić w internecie. Z pierwszego raportu wynika, że program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zrealizowany został w ponad 36%. Jak zaznacza Warsaw Enterprise Institute, chodzi o pełną realizację obietnic, ale jednocześnie podkreśla, że nad wieloma innymi wciąż trwają prace. Aktualizacja serwisu ma następować co pół roku, zapowiada fundacja. Publika
Realizacja opracowania zbiega się z drugą rocznicą ogłoszenia rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli planu Morawieckiego. Fundacja Warsaw Enterprise Institute postanowiła zbadać nie tylko aspekty gospodarcze zrealizowane dotąd przez rząd Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Pod uwagę wzięte zostało 91 postulatów zawartych w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. Przykładem zrealizowanej obietnicy jest reforma sądownictwa, podkreśla Kamil Rybikowski z fundacji. Czytając program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący sądownictwa, tak naprawdę widzi się lustrzane odbicie tego, co zostało zrealizowane. Prawo i Sprawiedliwość już wtedy podnosiło problem. Chodzi także o pełną realizację innych obietnic programu 500+, zmian w szkolnictwie, czy mającej zacząć obowiązywać od marca konstytucji dla biznesu. Raport ma na celu zmianę jakości w podejściu do składanych obietnic. Ten pokazuje, że można i należy uważnie patrzeć na ręce polityków, mówi szef Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski. W przeszłości obietnice jednak były smarem kampanii wyborczych, który gdzieś potem się rozlewał w czasie drogi i rządów. To się zmienia i myślę, że to także zmienia pewną jakość polskiej polityki. W przyszłości nikt już nie będzie składał obietnic, których kompletnie o nich zapomni. Fundacja oceniła także, które ustawy przygotowane i zrealizowane dotąd przez Prawo i Sprawiedliwość są niekorzystne dla obywateli. Tomasz Wróblewski. Wręcz uważamy za szkodliwą ustawę apteka dla aptekarza. Konsekwencje tego już widzimy. Sprzeczne z zasadami wolności gospodarczych, naszym zdaniem, jest ustawa o obrocie ziemią, która wstrzymała ruch obrotu i spowodowała, że zwłaszcza mniejsi rolnicy mają teraz problem z pozyskaniem kredytów. Korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości raport krytykuje parlamentarna opozycja. Wiarygodność danych w nim przedstawionych podważa poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński. Wydaje mi się, że to jest raczej zabawa niż poważne osiągnięcie. Proszę Państwa, to nie żadna zabawa, tylko to jest normalnie ciężkie życie, ciężka praca. Ludzie nie mają na nic pieniędzy, proszę Państwa. 2000 zarabia 100 zł, jak to jest brutto, to ile on... No to przecież nic! Ani kredytu nie dostanie, ani tamtego spłaci. No to przecież... No i cały czas czekamy na obniżenie podatków. Zaskoczenia wynikami nie kryje przedstawiciel rządu, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko. Podkreśla, że w przyrodzie nie ma układu, który działałby ze 100% skutecznością. Sprawdza się za to formuła dobrej zmiany, przyznaje Aleksander Bobko. No można się umówić, że jest pewna konwencja, że w wyborach mówimy jedno, a po wyborach robimy coś innego i w zasadzie taka konwencja się w Polsce utrwalała. Prawo i Sprawiedliwość tą konwencję odrzuciło, zerwało z tą konwencją, co po wyborach naszych kolegów z opozycji budziło wręcz pewne zdumienie, bo mówili, cóż, oszaleliście, kampania wyborcza się skończyła, wy dalej o 500+. Ale okazało się jednak, że my naprawdę traktowaliśmy to poważnie. Raport ma być aktualizowany co pół roku, zapowiada Fundacja Warsaw Enterprise Institute. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Temat dnia. Kwadrans pozostaje do 15:00, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a my wracamy do dzisiejszego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, gdzie członkowie Rady zajmowali się m.in. szkolnictwem zawodowym oraz wdrażaniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Jeśli chodzi o skład Rady, to dzisiaj po raz pierwszy spotkała się ona w nowym składzie w związku ze zmianami w rządzie. W lutym prezydent Andrzej Duda powołał 5 nowych przedstawicieli rządu do Rady Dialogu Społecznego. A my łączymy się z naszym gościem. W studiu Polskiego Radia we Wrocławiu jest Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli chodzi o omawiane dziś tematy, szkolnictwo zawodowe i zmiany w opiece zdrowotnej, to są dwa równie trudne i skomplikowane tematy? Myślę, że tak, że znaczy zarówno problematyka zdrowotna, jak i problematyka szkolnictwa zawodowego, one też no, wiążą się z takim szerszą też dyskusją o rozwoju gospodarczym, społecznym. Są w jakimś sensie to, co się dzieje, co można zrobić w polityce i zdrowotnej, i w obszarze właśnie szkolnictwa, w tym szkolnictwa zawodowego, też ma przełożenie na takie ogólne szanse społeczno-ekonomicznego rozwoju, który też, dla którego też ważne jest, żeby właśnie toczył się taki wielostronny dialog. Także myślę, że to są jak najbardziej tematy,
które należy podejmować i konsultować szeroko. Jeśli chodzi o obie te kwestie, tematy bardzo skomplikowane, chociaż z różnych powodów, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to tutaj pojawia się kwestia, jak dopasować nauczanie w szkołach zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy, który zmienia się bardzo szybko, a także do polityki przedsiębiorstw, która również musi się zmieniać i dopasowywać do zmieniającej się rzeczywistości. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, tutaj pojawia się zupełnie inne kwestie, mianowicie jak dysponować tymi środkami, które już są i w jaki sposób odciążyć, czy to lekarze, czy w ogóle personel medyczny. I myśli pan, że w tej drugiej kwestii osiągnięto już pełny konsensus? Te rozmowy, które prowadził niedawno nowy minister zdrowia z lekarzami rezydentami, pozwalają myśleć optymistycznie, czy jeszcze na takie stwierdzenie za wcześnie? No trudno powiedzieć, na pewno jest jakiś krok do przodu, ale no, jak wiemy, ten w ogóle polityka zdrowotna jakby obejmuje tak wiele różnych mniej lub bardziej strategicznych decyzji, które trzeba podjąć, i też wyzwań, że na pewno myślę, że warto tu patrzeć na ten dialog przedstawicieli sektora zawodów medycznych i rządów w kategoriach pewnej takiej ciągłości, która musi trwać, i na pewno nie jako pewien tymczasowy problem, który może być rozwiązany, tylko raczej jako pewna ciągłość rozwiązywania różnych problemów polityki zdrowotnej. Tutaj w takim jakby odbiorze medialnym bardzo mocno ten aspekt finansowy jakby był obecny. Kwestia ogólnie nakładów na służbę zdrowia, też wynagrodzeń. To jest oczywiście, przynajmniej w mojej opinii, bardzo, bardzo istotny element tego wyzwania zdrowotnego. Natomiast oprócz tego jest jeszcze wiele, szereg innych problemów, które sprawiają, że jednak ta kondycja polityki zdrowotnej wciąż jeszcze jest niezadowalająca. Szereg innych są problemów, tak, wyzwań, którymi Rada Dialogu Społecznego powinna się zająć. Te najważniejsze w pana odczuciu to które? Ja myślę, że kwestia po pierwsze nie tylko wielkości środków, ale też ich alokacji, ich rozmieszczenia w systemie, też pewnego może dowartościowania niektórych gałęzi lub niektórych specjalizacji, które są istotne w perspektywie na przykład starzenia się społeczeństwa i związanych z tym wyzwań zdrowotnych, a które dotychczas przez właściwie w ramach dotychczasowego rozwoju polityki zdrowotnej nie były dość rozwinięte. Myślę na przykład o opiece geriatrycznej. Tutaj ostatnio mieliśmy takie kilka komunikatów i po stronie Ministerstwa Zdrowia, i też po stronie Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, wskazujących, że jest tutaj zrozumienie tego, iż na przykład jest konieczność rozwijania czy stworzenia pewnego kompleksowego wsparcia osób z chorobą Alzheimera, więc i wsparcia także bliskich tych osób. To jest jakby kolejna obok geriatrii taka jakby subdyscyplina, która właśnie wiąże się z tym procesem starzenia się społeczeństwa. Także my musimy, służba zdrowia musi podlegać takiemu ciągłej ewolucji, właśnie w związku też z tym, że po prostu cała struktura społeczna się zmienia, i z racji tego, że coraz większy udział jest tych osób starszych, to po pierwsze tych potrzeb zdrowotnych jest w skali całego społeczeństwa więcej, ale też pewien charakter dolegliwości, struktura tych dolegliwości w całym społeczeństwie też się zmienia, więc muszą tutaj być cały czas robione pewne korekty. Tu jeszcze tylko dodam, jak już wspomniałem o tych gałęziach medycznych, które są związane bezpośrednio ze starzeniem społeczeństwa, też warto pamiętać, że warto też w tym myśleniu o tym wyjść trochę poza samą służbę zdrowia, poza to co wprost jakby leży w domenie
no, instytucji tych zdrowotnych. Mam na myśli też konieczność jakby zasypania pewnych takich przepaści, pewnych podziałów między tym, co się dzieje w służbie zdrowia i tym, co się dzieje w systemie socjalnym, w systemie wsparcia takiego społecznego, to zwłaszcza w tych obszarach, które na przykład się wiążą z opieką długoterminową nad osobami starszymi, to tutaj zawsze ten aspekt i medyczno, taki pielęgniarski, i właśnie szerszy, społeczny, no, muszą zagrać, żeby ta opieka faktycznie była taka kompleksowa i to wsparcie mogło być skuteczne. Wspomniał pan o osobach najstarszych, o polityce senioralnej, a jeśli chodzi o najmłodszych, na przykład, nie wiem, rozbudowa sieci żłobków czy